12 października odbyła się prezentacja uzupełnionego wydania książki Konsulat Polski we Lwowie 1987-2012, zawierającej wspomnienia wszystkich kierowników Polskiego Urzędu Konsularnego we Lwowie. To jest generalnie książka o Lwowie i o Polakach we Lwowie. I z tego punktu widzenia dyplomatów to wygląda ciut troszkę inaczej, taki bardziej powiedziałbym zewnętrzny punkt widzenia. Ale wydaje mi się, że z dużą ilością emocji, serca i uczucia książka jest napisana i oby się spodobała i służyła dobrze Polakom we Lwowie. Podczas uroczystości konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Jarosław Drozd wręczył odznaczenia przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego 14 kwietnia 2015 roku. Złoty Krzyż Zasługi dziennikarce Beacie Kost, prezes Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego Zgoda Eleonorze Popowicz z Borysławia, a także poetce Stanisławie Nowosad. Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa profesor Władysław Bartoszewski tuż przed śmiercią, decyzją z 2 kwietnia 2015 roku, odznaczył srebrnym medalem opiekuna miejsc pamięci narodowej księdza Zbigniewa Pabiana z parafii Mierzyniec oraz księdza Jacka Waligurę z parafii Kamionka Strumiłowa. Natomiast konsul generalny Jarosław Drozd uhonorował medalem 25-lecia konsulatu dziennikarza oddziału telewizji w Rzeszowie Jerzego Gieca. To rzeczywiście ogromny honor, ogromny zaszczyt otrzymać taką nagrodę i tak naprawdę kiedy, no myślę, że ktokolwiek, kto otrzymuje nagrodę, to zawsze myśli się wówczas o takich osobach, którym ją zawdzięcza. Tak? W moim przypadku to jest moja babcia, miała na imię Maria, była bardzo ważną postacią w moim życiu i wiele rzeczy mnie nauczyła. Nauczyła mnie tego właśnie, że trzeba zdobywać wiedzę, że ta wiedza jest bardzo ważna, że trzeba potrafić wyjść do drugiego człowieka, coś robić też, że nie warto się właśnie zamykać w domu, tylko no po prostu gdzieś tam wspólnie z innymi ludźmi warto przeżywać różne rzeczy. Autorka poezji patriotycznej oraz liryki Stanisława Nowosad po wręczeniu odznaczenia państwowego podkreśliła, że nie wyobraża sobie życia w innym mieście niż Lwów. Na zakończenie ambasador Jarosław Drozd oficjalnie poinformował o tym, że okres jego kadencji we Lwowie dobiegł końca. Bezpośrednio chciałem też dzisiaj spotkać się troszkę z grupą zacną ludzi, którzy tutaj z nami wspólnie działają, tworzą aktywności polskie i też chciałem się akurat z tą społecznością dzisiaj podzielić już bardziej oficjalnie informacją o tym, że Dom Polski rozwija się i mimo tego długiego czasu oczekiwania na decyzje formalne w postaci dzierżawy, działki i budynków, że to się już dokonało. Przez 4 lata ja się z Państwem strasznie zżyłam. Dziękuję za to, że byliście ze mną, że wspomagaliście mnie, mojego męża, w trudnych czasami chwilach, że pomagaliście nam szerzyć tę placówkę w sposób nie tylko pracowity, interesujący, ciepły, rodzinny, a przede wszystkim, że potwierdziliście Państwo krajowi, światu, że Państwo uczycie nas, jak być Polakami.